Frictional Games, Alexicon Entertainment, Penumbra, Przebudzonko. Witam was serdecznie, Penumbra Overture, epizod pierwszy. Witam was w nowej serii na moim kanale, będzie to Penumbra. Dobre przygotowanie przed Amnezją, powiem wam. Dostałem ostatnio wersję demo Amnezji, nowej, maszyny dla świń. I powiem wam, że nie pójdę na łatwiznę, nie nagram na razie demo, poczekam aż wyjdzie pełna wersja. I tę serię będziemy sobie mucić. Natomiast teraz zapraszam was na serię Penumbra Overture, epizod pierwszy, którą będę nagrywał równocześnie z Midskate'em, na którego kanał już teraz serdecznie zapraszam, bo też będzie na pewno chłop fajnie to prowadził. No i co mogę powiedzieć? Zapraszam was do świata, w który przedstawię wam w sposób niekonwencjonalny, jakiego jeszcze nie było. I przywitam się, a może nie, już się przywitałem. Dobra, to pożegnam się jak jeden youtuber, który ostatnio mi się spodobał, bardzo fajnie nagrywa, ale teraz wam jeszcze nie powiem. Tak, sprawdzałem sobie, jak gra wygląda, bo naprawdę są chyba trzy wersje tej Penumbry, jakaś Przebudzenie, chyba Czarna Plaga. Strasznie mi się to myliło, chciałem zobaczyć, w którą będę grał obecnie. No i to jest epizod pierwszy. Czekajcie, jeszcze sobie sprawdzę. Tu grafika zaawansowana, wszystko jest na fulla. Dźwięki też dobrze, gra, napisy polskie, język głosu włączony, no dobra. I co? Rozpoczynamy nową grę na poziomie, powiedzmy, nie ma poziomu mistrzowskiego. Ha! Dla tych, którzy nie radzą sobie w grach akcji, polecamy odpowiada w większości graczy normalnych, dla graczy żądnych prawdziwego wyzwania. To by było dobre, ale boję się, że nie sprostam, więc dobra, weźmy sobie poziom normalny, wczytywanie. Moja historia zaczyna się w lutym 2000 roku. I co dalej? Aha, stoper. Albo, dobra. Będzie stoper. For my part in this allegory, I'm not gonna make the same mistakes my father made. Co ojciec? Dobra, czekajcie, ja sobie włączę tylko... I would vanish from my mother's life before I was even in it. So when he sent me a letter a few days after mom's funeral, it was the first I'd ever heard from him. But he was dead. Writing from beyond the grave must be a genetic habit in my bloodline. Leci. His letter contained a key, instructions, pleas for forgiveness. I figured the dead don't have much use for absolution, so I turned to his prophetic passing, which he inexplicably expected to come any day. Clearly averse to explanations, my father preferred to leave directions to a bank on Mayfair I'd never even heard of. In that bank was a safety deposit box in his name, and myself as executor. Of course, I went, as he knew I would. Jak w Harrym Potterze. I discovered that despite the evidence, he'd been legally declared dead almost 30 years ago. And said the old book and collection of notes I found had, in the eyes of the law, been mine all this time. My father's instructions were to burn the documents, raise no further questions. But that was his error. No man's immune to the shameful trappings of curiosity, and my humanity got the better of me. The university I taught at was world-renowned for two things, physics and linguistics. I represented the first, and the man who stood for the second was stumped by my recent acquisition. The book was indecipherable. The notes, however, showed a location somewhere in uninhabited northern Greenland. It took me almost a year to book the last flight I'd ever take. As I watched civilization disappear along with Heathrow, I realized my father had disappeared three decades ago, almost to the day. And I considered in turn what it was that I was leaving behind. We landed on a strip of ice a few feet wide, and within minutes I was pulling away on a chartered boat, beginning the 12-hour journey that would lead me into my past. Przyszłość, okej. Kurde, nieźle się to zaczyna, powiem wam. No i co, będziemy teraz szukać ojca? Prawdopodobnie albo jesteśmy w łodzi, albo w samolocie. No, dla mnie to jest samolot. Nareszcie prawie dotarliśmy do portu, lepiej zacznę się pakować. Tak, statek. Mogę być daleko od domu, ale nadal dam radę podnosić rzeczy przy pomocy lewego przycisku myszy i przyjrzeć się przydatnym przedmiotom używając prawy przycisk myszy. Aha, w ten sposób. Whisky, pusta, szkoda. Czy możemy sobie rozbić Jacka Danielsa na głowie? Proszę bardzo. Au. Tutaj coś mamy. Jestem pewien, że te mapy mają dobre kilkadziesiąt lat. Ale punkty orientacyjne nie zmieniają się znacznie w Grenlandii, więc mam dość skromne przypuszczenia, dokąd zmierzam. A czyli jesteśmy, albo zmierzamy też na Grenlandię. O, zawsze dobrze mieć notatnik, aby zapisać interesujące informacje i przypomnienia. Myślę, że zostawiłem moją latarkę w szufladzie biurka obok łóżka. Mogę ją otworzyć, używając na niej lewy przycisk myszy. Przytrzymując przycisk... O, dobra. Cześć, krzesło. A czy można tutaj obracać tym krzesłem? Na pewno jest ciężko. Oj, coś mi się włączyło. Jest za daleko. A, w ten sposób fajnie zrobione, no. Jak... Co to mi się włączyło? Halo? Ale rzeźnia. A który się to wyłącza? Halo?
Ej, ja nie chcę tak. Jak mam to? Cholera! Nie chcę notatek. Że na kontrolu się kłóca. Czekajcie, ja to zaraz opanuję. O, coś chyba zrobiłem. Nie, lipa. Nie chcę tak, powiedziałem. Halo! Notatek, mapa. O, coś tu się stało. O, już jest lepiej, dobra. Bo miałem włączoną jakąś opcję, muszę zapamiętać, na który to się robi. Na I? Nie, na R? Tak, na R to się robi, o masakra, nie zdzierżę. Dobra, tu mam jakąś puszkę pewnie z tymi konserwami turystycznymi z Grenlandii. O, znowu R nacisnąłem. Mogę tym rzucić powiedzmy w okno? Owszem, i nawet pięknie się odbiło i wróciło na swoje miejsce, okej. Czyli skill sprzed lat z amnezji został. Powiedzmy, dołącz do krzesła. Mamy, tym też możemy sobie rzucić, tak? Ale rozwalić nie bardzo, tak? To jest lampa naftowa prawdopodobnie. No dobra, tu mam jakąś kłódeczkę. Załoga wydaje się całkiem miła, ale na wszelki wypadek zamknęła moje cenne rzeczy. Jestem pewien, że klucz jest gdzieś w moim ekwipunku. Jak tylko go znajdę, podwójne kliknięcie lewa, bla 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 bla. Czy mam, na tab mam ekwipunek, spoko. Na E i Q się wychylam, ale piękna kurtka z Nike. Tu też coś mamy. Dołącz do kolegów. Powiedziałem, dołącz do przyjaciół. Nie mogę tym rzucić? Za ciężki ten worek, co? Dobra, bawcie się tam. Impra krzesła i tego. I konserwy turystyczne i jeszcze, kurczę, bagażu podróżnego. Tu mamy latarencję, proszę bardzo. Tylko jak ją podnieść? W ten sposób. Latarkę włącznie wyłączam w ekwipunku na tab, albo na szczęście skrótem klawiszowym F. A, czyli w ten sposób. A teraz gdzie jest to zapasowe światło chemiczne? Powinno być nadal w szafce. Klucz jest w ekwipunku. Czyli to jest... Światło, okej. Okay. I tutaj powinniśmy mieć klucz. Tak, świetnie. Kluczyk użyjemy... Co to mi się stało? W ten sposób otwieramy. Dobrze, że mam moją latarkę przy sobie. Ta kraina wydaje się istnieć w nieustannym półmroku. I teraz co? Możemy sobie to podnieść. Może się przydać, nie schodzą się baterie do latarki. Powinienem mieć do nich dostęp za pomocą ekwipunku. Bla, 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 bla. Nie zamykaj mi się, bo tam jeszcze jakieś energy drinki. Powinno być wszystko, czego potrzebuję. Chciałbym wyjść przed zapadnięciem nocy. No dobra. Ale czekaj. O! Czy to jest Madzia Gessler? Madzia Gessler wrestler? Nie, to jakaś... Jakaś Bożena wrestler. Chyba jej siostra. Chyba jej grubsza nieco siostra, która pracuje w teatrze całe życie. To też mogłem wziąć? O, kilka dodatkowych baterii do zasilania mojej latarki. Super. To się przyda. I teraz tak. Jeżeli mamy wszystko... A te ryby możemy popatrzeć. Długość okonia 20 cm. Znam ten rozmiar. Dobra, wychodzę. Gdy zszedłem z pokładu prosto w śnieżynce, która mnie ogarnęła, zdałem sobie sprawę, jak zupełnie... O! Rozlałem picie prawie. To byłem badanie przyszłości mojego ojca. Redacja czy werbal? Zacząłem szukać schronienia. No dobra, no i co teraz? Coś mi się ekran spłaszczył. Potrzebuję schronienia prędko. No właśnie, Kajoje! Kajoje, halo! Halo? Kaje, mój trawant. Moja głowa zdrętwiała dawno temu. Wciąż jednak słyszę ogłuszający wiatr w przestrzeni. Może to jakieś zwierzę w oddali. Tak, na pewno tutaj sobie biegają, kurcze, pustynne antylopy. Nie ma to jak, kurcze, tego, grenlandzka pustynia. Lodowa, co prawda. Co tu mamy? Jeśli nacisnę i przytrzymam przycisk interakcji, powinien być w stanie podnieść ten kamień. Nie gadaj! Jepse, mogę kamień podnieść, no ma... Dobra. To możemy podnosić kamień, a te większe skały? Czy jesteśmy tym? Burnejką? Czy też nie? Coż nie? O, tu mam jakiś właz, widzę już właz, pełno kamień. Co? Co to do diabła jest? Nieważne. Potrzebuję schronienia, wygląda na zamarznięte na amen. Zapisałem notatkę tak na wszelki wypadek. Notatkę? Notatniku? Nie widzę nic. Rzeczy do zrobienia. Aha. Nie mogę się tam dostać. Lód jest za gruby. Trzeba to czymś rozwalić, nie? Muszę rozbić lód. A, no to tego. Weźmy sobie kamyka. Kamieniu! Gdzie są te antylopy? Cały czas słyszę, kurczę, te żerujące wirandole. Znaczy, biegające antylopy. Pip. No. Dobra. Ten kamień powinien być na tyle duży, żeby rozwalić tamten właz. Ale czy na pewno? Ja nie wiem, czy to mnie dobrze słychać w ogóle. Bo idąc w takim wietrze z żerującymi z antylopami. Teraz mogę to rozwalić, jeśli użyję trybu interakcji. A w ten sposób.
do środka. Jestem taki słaby, ale jeśli tylko użyję trybu interakcji, powinno mi być łatwiej przekręcić koło. Skręcimy, tak? To już? Chyba tak. Tak jest. Co, schodzimy na dół. Ciach! Wczytywanko. Okej, zobaczymy, co teraz się wydarzy nam. Pięknego tutaj, ciekawego, zabójczego. Słyszałem, że gra nie jest na tyle dół... Schodzimy po drabinie, aha. Jep. Chyba straciłem przytomność. I... Przestań! Nie mów do mnie. Co ja robię? Dobra. Jezu, moja głowa, nie mogę uwierzyć, spadłem tak głęboko. A, aż stamtąd, no pięknie, udało mi się przeżyć coś tam. Powinienem być, był wiedzieć, że ta stara, zardzewiała drabina nie wytrzyma mojego ciężaru. Ale nie miałem wyboru, już wolę umrzeć na dole, niż dłużej cierpieć zimna. No to jedziemy, no, moi drodzy. Beczka. Świetna beczka, tu mamy coś, proszę bardzo. Puste skrzynki na amunicję. Co to jest za miejsce? Jeśli chodzi o amunicję, to jest to na pewno dom niekrytego krytyka, tak? A mogę rzucić deską, proszę bardzo. Mogę rzucić drugą. A jakby tak zbudować... No to już sobie taki krzyż grobowy zrobię. Jakby coś, jakby tu po mnie chcieli przyjść. Ale dźwięki fajne są w pewnym, że nie powiem. Dobra, to ma... O, mam coś, proszę bardzo, pierwszy item. Czemu to się robiło tak niebiesko? Halo? Bezpiecznie. Flara. Flara, no to naraz gwałcz komara. Pip. Czekajcie, czekajcie, moi drodzy. Ale desek, ja wam desek nie zabierałem! Oddawać mi... O, tu coś jeszcze jest. Instrukcja przeciwpożarowa. No tutaj wywołać pożar to naprawdę byłoby ciężko. Chyba, że przez tą amunicję, no być może. Jeszcze coś mam. O, mogłem to podnieść, też flara, dwie flary już mam. Dobrze, w takim razie tutaj będzie tabliczka z napisem... tego, dyskoteka piętro wyżej. Metalowy pręt, proszę bardzo, on też się na pewno przyda. Jakieś drzwi. Halo? Halo? Chyba jest tu na tyle bezpiecznie, żeby znaleźć młotek. Zobaczymy, mogę zamachnąć się tym młotkiem, jeśli przytrzymam lewy przycisk myszy. Mogę zamachnąć się z rozmachem przez przeciągnięcie myszy w prawo, a potem przesunięcie jej z powrotem w lewo. Odwrotnie też zadziała. Przeciągnięcie do siebie, a potem przesunięcie do przodu spowoduje pchnięcie. Myślę, że jeśli przytrzymam prawy przycisk myszy po zamachnięciu się w lewo lub prawo, powinienem być w stanie rozejrzeć się dookoła. Te półki są stare jak wszystko inne. Mogło minąć ponad 50 lat od czasu, gdy ktoś ostatnio tu był. No i te półki sprzątał. A tu nie ma kurzu, bo to jest Grenlandia. No gdzie tu coś się może kurzyć? Konserwy kolejne. Kolejne konserwy dołączą do amunicji. Bo niby czemu nie. Nie bądźcie same, bawcie się. Pip. Tego. Tutaj coś mamy jeszcze ciekawego. Jakieś skrzyneczki, może tam coś znajdzie. Jakąś flarę. Nie tym razem. Not this time. To, o, tu mam przecież flarę jeszcze, no właśnie. Tu też tego, konserwy. A wy pójdziecie sobie na beczkę, bawcie się razem. Tym, tyrym, tym. Patrzcie, jakie party, no po prostu. Albo zrobimy tego, wojnę konserw. Tylko gdzie jest tamta? Konserwo! Konserwo! Kaj, ty żeś mi uciekła. Konserwo. Konserwo. Tak, chodź tu. Chodź tutaj. I teraz tak. W prawym narożniku znajduje się konserwa rybna. Natomiast w lewym narożniku znajduje się konserwa, która właśnie opuściła ring, czyli zwycięzcą zostaje the winner by knockout. Jest konserwa rybna, dobra, koniec. Tutaj, czekajcie. Ta drewniana półka powoli rozpada się na części. No co ja biedny zro... O, tam coś widzę. I czy... Konserwo rybna. Już wygrałaś. Miałaś swoje 5 minut. Idź tam, wróć. Mogę to przesunąć? I też nie mogę. Też nie mogę i nawet fajnie mi to wyszło. A tu mam... Nie wyrwę ich gołymi rękoma. Dziura została zabarykadowana dawno temu. Drewno wygląda już na całkiem miękkie. Zapisałem notatkę na wszelki wypadek. Sprawdźmy sobie tą notatkę. Ja będę od czasu do czasu sprawdzał. Jakieś deski blokują dziurę w ścianie. Może będę w stanie się przez nie przebić. Z tego co wiem, to mam... no to już dobra. Całkiem miękkie. Mam takie coś. Jak to ma działać? No kurde, hopie, normalnie. Wsadzasz, wyrywasz, hopie. Znaczy wsadzasz, pchasz, wyciągasz. I są efekty. Dobra, coś wyciągłem. Młotek. Widać, że młotek co? Był używany w swoim czasie. O, w ten sposób to działa. Sobie tak mogę rozwalać. No dobra, to z tym młotkiem właściwie mogę sobie biegać. Ale czekajcie, bo jeszcze chciałbym wejść tutaj. Drewniane drzwi, mam nadzieję, że są otwarte. Że to tu wsadzić? Tak? Nie.
to odpowiadaj mi, czy mogę tu wsadzić rurę, tak lub nie, inaczej dostaniesz po pysku. Muszę, i teraz muszę zacząć myśleć rozsądnie, no przecież... Zablokowane, co się musi blokować? Może użyję kłódki, co? Chryste, co ja sobie wyobrażam? Nie mam pojęcia, to tak naprawdę ja gram, więc daruj sobie. Jak to ma działać? A może połączyć to z tym? Huch, jasne. Może mógłbym po prostu wymyślić sposób, jak się stąd wydostać, albo i nie. No, czyli masz mnie w dupie po prostu. Czekajcie, tu mam poziom... Aha, bateria w latarce. No tak, mogę sobie latać, ale fajnie to wygląda. Naprawdę ta gra zaczyna mi się podobać. Jest bardzo klimatyczna, dźwięki bardzo spoko. Tu coś mam, idziemy przed siebie. Co ja takie strachajło się zrobiłem? Powiedzmy w lewo. W lewo... To powiedzmy w prawo. To powiedzmy w prawo. No, tu też możemy, tak? A tu jeszcze... Dobra, chwilę, najpierw tam. A! Tu najpierw. Może tutaj. Spokój, spokój, nic się nie dzieje, ale jestem kaznodziejem. To wygląda jakiś przemysłowy mechanizm, lecz z dziurą po środku nie ma tego jak obsługiwać. I nic nas nie spotyka w tej grze, dziwne dość. Na razie. Tu coś mam. I tu też coś... Ua! Fakty w nozdrza, ale mi kurde tętno skoczyło. Co to był za jeleń? Ten włas jest naprawdę solidny, nie otworzę go sam. O ja pierdyle. Samymi rękoma. Ktoś najwyraźniej chciał trzymać ludzi na zewnątrz albo wewnątrz. To może tutaj użyję tej rury. Czekajcie, wyłączę sobie latarkę, bo to nie ma potrzeby na razie. Nie, nie! Nie, nie całkiem tak. Jakby. Czekajcie, wezmę młotek. Słuchajcie, stanę jakoś z boku, bo jakbym tam spadł, to jest koniec. Chyba nic z tego. Jest za bardzo, przepraszam, jakbym się przerdzewiały. No to może w takim razie zostawmy młotek. Nie no, Baczek, nie bój się rozwalać. Hopie! Hopie! No, ale rozwaliłeś, tak? Aha! Czyli z beczek może coś wypadać, ale nie musi. Dobrze, no sprawdzę sobie. Akurat te dwie. Z tych dwóch nic nie wypadło, więc logika gry jest taka, że pewnie w beczkach będzie najmniej przedmiotów. Raczej muszę patrzeć na jakieś skrzynie. Wygląda jakiś przemysłowy mechanizm, jeszcze raz, lecz z dziurą po środku. Nie ma jak tego obsługiwać. Może tutaj wsadzę. O właśnie. Wsadziłem. O. I teraz co? A, jeszcze. Mogę otworzyć włas! Amazing Grace! Mistrzowski hymn by przydał się w tym momencie. A tu jeszcze mistrzowski hymn, no nikt nie napisał. Czekam na pierwszy mistrzowski hymn. Tu mogę wejść? Mogę? Halo! O, tu byłem, aha, to jest od drugiej strony. I to było zabarykadowane beczkami, w ten sposób. Dobra, to czekajcie jeszcze na chwilę. Pójdę w drugą stronę, zanim zejdę tam. Mam mapę w ogóle jakąś tutaj? Czy nie ma czegoś takiego jak mapa? Notatki, żadnych rzeczy do zrobienia też. A mamy jakiś poziom psychiczny? Tak, zdrowie, jestem w takiej formie jak oczekiwałem. Czyli też powiedzmy później zaczynamy wariować. Tu byłem. A jeszcze tu mogę pójść, tak? Ale dziwne, o masakra. Teraz tak, tutaj wychodzę w tym miejscu. I tu udaje się tu, to pójdziemy w drugą stronę. Lewo czy prawo? To wszystko jest jakieś podobne. Wszystko jest takie... Czyli nie ma innego wyjścia. No dobra, to schodzimy na dół. Uwaga! Tym. Gdziekolwiek schodziłem, były to miejsca 100 stóp pod ziemią, chronione przez dwa solidne włazy, umieszczone na dalekiej arktycznej gównie. Wczytywanie ciągle. Pustynie, zakopane pod śniegiem. Nie wiedziałem, czego mam się spodziewać, ale czułem coś, czego nie doznałem, odkąd byłem dzieckiem. Zobaczę, jak tam stan mojego komputera, czy się grzeje. Opowiem wam, że nie. Używam Game Boostera i gra się lepiej. Zapisałem notatkę tak na wszelki wypadek. A po kiego? Utknąłem! Jestem w pułapce! Muszę się stąd wydostać! Pokaż mi notatkę. Tu może żyć cokolwiek. Bohaterowie są dla hollywoodzkich aktorów i bajek. Nie mam żadnych szans, jeśli zmierzę się z czymkolwiek tutaj. Nie przetrwam nawet sekundy. Ostrożność i niewidzialność są moją jedyną obroną. Jeśli ktokolwiek lub cokolwiek nie usłyszy, najlepiej, abym trzymał się nisko. Aha, czyli kontrol, dobra. Niebieskiemu odcieniowi na ekranie. Dodatkowo powinien... Że mi się udało dzięki... Aha, okej. Okay. Chyba, że jest tuż obok mnie. Lepiej pamiętać, aby wyłączyć wszystkie źródła światła. Najlepszym wyjściem jest ukrycie się na parę sekund, albo być
nieruchomym. To sprawi, że będę odpowiednio ukryty. Dobra. Mamy tu mapę jakąś. Materiały wybuchowe, biuro, wyjście. Twoja pozycja, jestem tutaj, aha. Magazyn, warsztat. Niewidzialny, po jakimś czasie powinienem odzyskać mój mocny, nocny wzrok pod warunkiem, że będę nieruchomy. A tu nie można gry zapisywać, tak? Warsztat, biuro. Tam mamy magazyn, to może na magazyn się udajmy. Na razie jest fajnie, spokojnie. Nic się nie dzieje, ale to miejsce mi się nie podoba troszeczkę. Nawet bardzo. To miejsce musi być stare, skoro nadal używali lamp, tam wygląda, że zostało na dnie trochę benzyny. No to chopie. Chopie, bierz to. Tu coś mam. Aha, tędy droga na magazyn prowadzi. No dobrze, no to udajmy się najpierw do magazynu. Tu jest spokój. Fajnie. Cieszę się, że mogę być częścią tej gry. Choć troszeczkę jestem posrany. Ale dobra, magazyn. Ten odcinek będzie tak trwał 25 minut, myślę. No i następne będziemy sobie jechać regularnie. Powiedzmy po 30, bo to będzie krótka seria. 3-4 odcinki, może 5. Tak sobie to rozplanowałem raczej. Coś mamy. Lodowa biel. Proszę bardzo. Anemiczna czerwień. Tutaj stare farby, które wyschły dawno temu. Tutaj, proszę bardzo, stare farby, które wyschły dawno temu. A tu niespodzianka, pewnie stare farby, które wyschły dawno temu. No tak. Dobra, czyli jak kucam, to jestem niewidoczny. Buty! Owcy, ty słyszę psa. Tu coś mam. A! Gdyby zapalniczka nie była pusta, byłaby naprawdę przydatną rzeczą. Paliwo równa się płomienie. Pająki równa się smutek. Pająki? Really? Aha, że można pa... Zamknięte od środka, to... Czy to znaczy, że ktoś jest ciągle w środku? Słyszę czyjś głos, dzięki Bogu, może dostanę jakieś informacje, czy... Nie otworzę drzwi, zapisałem notatkę tak na wszelki wypadek. Kolejne drzwi, dziwnym odgłosem. A mogę to otworzyć czymś? A to jest za... Ktoś mi tam gada cały czas. Czekajcie, wyciągam to. Chyba tych drzwi rozwalić raczej nie będę mógł. Jeszcze tak 4 razy pociągnę. Są zablokowane. Dobra, dojdę tam jakoś inaczej. Ja pierdyle, co za dźwięki. Wezmę łokieć do mojej ręki. A tu? Mogę wyjść? Alright. Czyli mogę. Pająki równa się smutek, to już widziałem. Tu jakieś embriony minus embriony równa się, kurczę, szalony Johnny. Okej, okay, a tutaj lecę samolotem, a lot samolotem, a nie, jakieś strzelanie albo dym z rur równa się śmierć. O, masakra. Dobra, schowaj mi to. Ty, jaki dubstep zrobiłem bez kitu. To coś mam ciekawego? Mogę to wyciągnąć? Nawet rzucić. Świetnie, może mogę się tu chować, co? Niestety nie, ale przeciągnąć to mogę. I jest tu jakiś właz, proszę bardzo, ale jeszcze zobaczę tutaj. Mogę wejść, fajnie. Jakieś te. A to jest chyba safe, o ile dobrze pamiętam. Tu coś mam, środki przeciwbólowe, o to się przyda. Baterie do latarki, chociaż latarki na razie dużo nie używam. Jest 65 energii w baterii, czyli ona się tak jakby sama ładuje, wydaje mi się. Bo tego. Bo nie używałem, wiecie czego. Nie używałem jeszcze baterii do latarki. Czekajcie, czy to wszystko? Zablokowane. I tu drzwi. Czyli będę potrzebował jakiegoś klucza, albo dostać się tam z innej strony. A przesunąć jakąś szafkę mogę. Te buty są piękne, zobaczcie jaki krój tego pięknego sandała. Sandacza właściwie, no bo to jest taki, kurczę, wiecie, gumofilec na ryby. Ale mimo wszystko, w tamtych czasach takie buty... Jeb, ale piękny cel. No rzuca się w tej grze po prostu przyjemnie, okej. Okay. Chwileczkę, jak to otworzyć? Really? I must really go in there? To czekajcie, zapiszę. Przejdę tu sobie, zapiszę grę. O, język węży na szybko, język Saipinga. Ugr, co do diabła? Co się stało? Nie wiem, czy to był taki dobry pomysł. No i dobra, zapisałem grę, ale teraz jakbym chciał wyjść... Poczekajcie, żebym... Chyba nigdy się do tego nie przyzwyczaił. Poczekajcie. I teraz tak. Powiedzmy... Wczytaj grę.
Aha, mam dwa zapisy, 12 tego. Dobra. Najmistrze, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pograjmy w Penumbra Overture. Mam nadzieję, że się podobało. Możecie tam zostawić jakąś łapeczkę. Mam nadzieję, że seria w ogóle wam się spodoba, bo będzie krótka, ale będzie fajna, treściwa. Dużo będzie się działo na pewno. Pierwszy odcinek, troszeczkę srania, troszeczkę bigosu, troszeczkę komentowania, troszeczkę Karolka. No i tyle. Zostawcie łapeczkę, bawcie się dobrze na moim kanale. Tyle ode mnie i do zobaczenia w następnych odcinkach Penumbry na moim kanale. Penumbry Overture. No będą jeszcze na pewno na te inne części na moim kanale. Ale zaczynamy od tego. Trzymajcie się. Na razie mistrze i mistrzowski łokieć na koniec. Jeżeli spodobał ci się odcinek, zostaw coś po sobie, mistrzu. Zmiażdżenie nas przez to. Też muszę kiedyś sobie zobaczyć, ale to już prywatnie, nie będę was zanudzał. W każdym razie dobra, wyciągnę granatnik. A jak nie, to trzymamy się.